15 września w niedzielny wieczór na przystanku przy ulicy Piłsudskiego obok ulicy Galaktycznej zostały ujawnione zwłoki 41-letniego mężczyzny z obrażeniami głowy. W sprawie w tej wszczęto śledztwo. Jest ono prowadzone przez prokuraturę rejonową w Legnicy. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa. Ustalono bowiem, że mężczyzna miał na głowie obrażenia ciała, które świadczyły, zostaną one zadane ręką osoby trzeciej. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok. Sekcja potwierdziła, że rzeczywiście mężczyzna doznał kilku czy nawet kilkunastu uderzeń tym krawędzistym narzędziem w głowę, co doprowadziło do jego śmierci. Postępowanie jest obecnie w toku. Z uwagi na dobro śledztwa nie udzielamy informacji w szerszym zakresie.